Siema ludzie, z tej strony Rivlo. Witam was w tym odcinku, którego się kompletnie nie spodziewałem, ponieważ przyszedł czas, żeby zmienić telefon. Mój A51, nie pokażę wam go, bo nim nagrywam. Ma już w sumie 2 lata, a jak wiemy, teraz smartfony starczą właśnie tak na około 2 lata. Kompletnie się nie spodziewałem, dostałem jako niespodziankę wymarzony telefon Samsung Galaxy S21 FE 5G. Już wiele razy wam zapewne mówiłem, że interesuję się tym telefonem. Mąż ma wersję S20 FE i nagrywa naprawdę dobrze. I to też wielki prezent dla tego kanału, ponieważ jakość nagrywanych filmów będzie dużo lepsza, co za chwilę sobie jeszcze sprawdzimy. Mamy bardzo fajne kamery, ogólnie mega się cieszę. Tutaj mamy jeszcze plomby, za chwilę będziemy sobie zdejmować. Mega się cieszę, kompletnie się nie spodziewałem. No to cóż, możemy sobie chyba przejść już do unboxingu. Mamy tutaj nasze pudełko, tak jak mówiłem. Tak, to jest to uczucie, teraz będziemy zrywać plomby. W podstawówce na egzaminie ósmoklasisty tego typu plomby zalecali, żeby zrywać linijką, żeby czegoś nie podrzeć. No, mam wielu ziomków, co używa różnych kart zamiast linijki, więc ja w tym przypadku też posłużę się pewną kartą. Plomba na początku nie chciała puścić, jednak naszą kartą. Plomba została zerwana i uwaga, rozpakowujemy. Wow. Zobaczymy, co jest tutaj. To jest chyba instrukcja. Tutaj, jak wiadomo, Quick Start Guide. Raczej takie rzeczy się daje, nikt pewnych instrukcji nie daje. Nic więcej w środku nie ma, aczkolwiek mamy tutaj jeszcze do naszej taski z kartą. Uwierzcie mi w ogóle, jak to ładnie pachnie świeżym papierem. Szok, normalny. No i mamy nasz sam telefon. Robi wrażenie. 3 aparaty. Kurczę. Jest troszeczkę mniejszy niż A51, bo to jest chyba 6,4 cala, natomiast A51 to był 6,5 cala. Wygląda naprawdę fajnie. Kurde, te aparaty trochę wystają, będę musiał case'ik szybko zamówić, bo się przyznam, że nie mam. Ale już sobie zacznę pliki wgrywać, korzystać, żeby zobaczyć, czy jest wszystko git. Robi wrażenie, to jest kolor graftowy. Co jeszcze, co jeszcze? Z tego co wiem, nie ma ładowarki, przez to pudełko jest cienkie. Za to jest chyba kabelek USB-C. I to by było na całe wyposażenie nasze ekologiczne. Ma to wady i zalety. Kabelek elegancki USB-C. No nie mówię, nie pogardzę. Zawsze lepiej sam kabel bez ładowarki niż jakby nic nie było. Teraz słuchaweczek nikt nie daje. 251 miałem jeszcze słuchawki na jacka. I mamy nasz O. No dobra. To jest USB-C, USB-C. Zapomniałem o tym, że nowsze telefony to mają. Ja mam ładowarkę na zwykłe USB. Natomiast mam powerbanka na USB-C, USB-C. Czyli już lista zakupów nam rośnie. Case'ik, szybka. Być może końcówka do ładowarki takiej przydałaby się też. I przejściówka na jacka. Boję się, ile to może wyjść razem. I nic więcej naszym pudełku nie ma. Ale to było chyba przyklejone. To możemy za chwilę sobie uruchamiać nasz telefon. No, nasz telefon się już uruchomił. Przed chwilą ściągałem folię, nie włączyłem nagrywania, ale to nieważne. Jest Polska. Pozwólcie, że skonfiguruję sobie parę rzeczy i widzimy się za chwilę. Mamy nasz telefon już częściowo skonfigurowany. Tutaj widzimy różne ciekawe rzeczy. No, gdy telefon się podładuje, bo miał mało procent, to będziemy mogli zgrać resztę danych. I elegancko witam z naszego S21 FE. Widzicie tutaj 60 klatek na sekundę. Ma on trochę mniejsze kąty, tak widzicie. Tak mi się wydaje, no. 51 obejmował więcej. Ale może to i dobrze, nie będę musiał tak bardzo dbać o tło na odcinkach. Nasz A51. Próbuję coś ponagrywać, żeby wam pokazać kamerę. Mamy tutaj taki zoom trzykrotny, który działa nawet dobrze. I możemy sobie walnąć szeroki kąt i to wszystko podczas nagrywania. W A51 nie mogłem tego tak zrobić. Ale z tego co wiem, to działa nie na każdym trybie. Chyba tylko na niektórych. Ale takie oddalanie i przybliżanie na żywo myślę, że mega się przyda. W 60 FPS-ach nie możemy już tak sobie zoomować. Możemy tylko... Tak o, w zwykły sposób. To 60 klatek będzie przydatne. Tak, więc to jest właśnie jego pudełko. Kurczę, już mi się podoba ten obraz. Widać trochę inną jakość nagrania. Chociaż A51 jak na telefon z serii A, to miał też naprawdę spoko aparat. No nic, będziemy sobie testować na vlog. Ogólnie to z tymi ładowarkami jest problem. Tutaj jest taka trochę biedniejsza wersja. Z tego co widzę, ona jest fast charging. I ona kosztuje 56, co już jest sporo. Ale taka właściwa ładowarka kosztuje 90 zł. I tutaj jest super fast charging. Dalej jeszcze chciałem sprawdzić adaptery USB-C na jacka. Zauważyłem tutaj jeszcze taką opcję od Baseusa, która pozwala na równoczesne ładowanie
Nie działa Samsung, Sony, HTC, Google. Aha, no to jednak już odpada. Natomiast oryginalny adapter Samsunga 60 zł, czajcie to, nie? To prawda, ja mam adapter Bluetooth na jacka. Jest on trochę słabej jakości, ale do jakichś różnych urządzeń, wzmacniaczy starszych będzie ok. Natomiast jeśli chodzi o słuchawki, to rzeczywiście lepiej zainwestować w bezprzewodowe, do czego już się przymierzam od dawna. Jednak tutaj bardziej mi chodziło właśnie o połączenie z jakimiś wzmacniaczami. Chociaż teraz też z Unitry już tak często nie korzystam. Dalej sprawdzamy case. Pigeon kosztuje 80 zł. One są akurat pancerne i mi się wydaje, że warto dopłacić. Powiem tak, ładowarkę na razie się przemęczę tą zwykłą. Case'a również będzie trzeba poszukać. Natomiast tym adapterem na jacka bym jeszcze poczekał. Nie sądzę, żeby mi to było aż tak konieczne. Naprawdę z tego jacka korzystam mniej niż raz na miesiąc. Tutaj wiecie, że ja kolekcjonuję te sprzęty i jestem właśnie zwolennikiem wstecznej kompatybilności. Ale jednak rozumiem, koszta, ekologia, musimy iść do przodu. Wiedziałem, że tak to będzie, to nieuniknione. No cóż, no trzeba sobie radzić. Tak, tutaj widzimy, musiałem aż trzecim telefonem nagrać. Tutaj mam mój telefon właśnie A51 podłączony. Ten kabelek się przydał. I właśnie widać, że jest połączono z tym naszym nowym. Dane do przesłania. No i elegancko, witam was już z S21 FE. Wszystkie właśnie nasze dane się tu skopiowały. Za pomocą USB-C skopiowały się nawet filmy. Jestem mega zadowolony, nie muszę już udostępniać ich za pośrednictwem komputera. Z drugiego telefonu będę mógł je usunąć, ale na razie je zostawię w razie czego przez najbliższy czas. Będę go używał, reszta wyjdzie w praniu. Bardzo się cieszę, bo ta synchronizacja zawsze sprawiała dużo problemów. Trzeba było się ręcznie logować do kont, przerzucać dane, pliki. Natomiast teraz to już jest na tyle ulepszone, że praktycznie wszystko się robi za mnie. Mamy na przykład coś takiego jak podwójne nagrywanie. Ale to ma w ogóle dużo fajnych funkcji aparatu. Ej, co jak co, ale teraz bez kitu odkryłem tryb Video Pro. Mamy tutaj ultra wysoką częstotliwość. Mamy już nasze etui z Pigeona. Tak ono tutaj elegancko wygląda. Fajnie no. Tutaj miałem zestaw z takim szkłem, taką szybką. Takie w miarę tutaj zwykłe, ale chyba będzie ok. Siema ludzie, ogólnie nagrywam drugą część tego vloga o Samsungu Galaxy S21 FE. Wiem, że bardzo długo nie było filmu, ale się za to bierzemy. No i trochę już go używałem, ponad w sumie miesiąc i mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Jestem bardzo zadowolony z działania tych kamer, obiektywów i ogólnie telefon sprawuje się bardzo dobrze. Na początku wydawało mi się, że jest problem z baterią, że rozładowuje się ona dość szybko, jednak przy rozsądnym korzystaniu nie ma z tym aż takiego problemu, jest porównywalnie za 51. Aparaty są naprawdę bardzo dobre, teraz jak będę wrzucał te nowe vlogi, to będziecie to widzieć i ogółem mi się podoba, jest wygodny. Natomiast jeśli chodzi o słuchaweczki, to otrzymałem tutaj w prezencie JBL Tune 510. Jestem z nich dość zadowolony, też już ich trochę używałem. No ja ogólnie raczej muzyki na co dzień aż tak dużo nie słucham i nie korzystałem z nich jakoś bardzo często, ale są fajne, włożę je w plecaku w razie czego, czasem używam i podobają mi się. Tak tutaj one wyglądają, ja mam dość dużą głowę i ten pałąk się tak trochę rozciąga, ale nie ma z tym problemu. Ładują się one USB typu C, prawej obok bas refleksu chyba, takiego właśnie tutaj otworu na powietrze, czyli no nie możemy ich ładować w trakcie noszenia. Bateria starcza na dość długo, no i ogółem są ładne i fajne. Mamy tutaj przyciski do podgłaszania, tutaj do włączania, no i się paruje Bluetooth z telefonem domyślnie. I w taki oto sposób na przykład można obejść ten brak jacka, bo kupowanie przejściówek nie zawsze ma sens. Tak mówiłem, w przypadku łączenia się z urządzeniami starszymi, wydaje mi się, że lepiej zainwestować w przystawkę Bluetooth, na przykład tego typu na jacka, co zbiera sygnał z Bluetooth i przekształca w analogowy na jacka. Ten akurat jest dość tandetny, ale myślę, że jakby kupić jakiejś lepszej jakości, to działałoby to bez problemu. Tutaj na chwilę posłużę się jeszcze A51, żeby nagrać tego tutaj S21 FE. No ogólnie na aparaty A51 też nie mogłem narzekać, ale jednak ta mniejsza płynność 30 klatek jest widoczna. Zakupiłem tutaj etui z Pigeona, które chroni właśnie aparaty, ponieważ te aparaty wystają ponad obudowę, a w tym case nie jest to aż tak odczuwalne. No i z przodu szybka, idealnie jest dopasowany do rozmiarów case. Te aparaty tutaj wystają i to by mogło właśnie wpłynąć na ich ewentualne uszkodzenie, ale w tym tutaj etui z Pigeona mamy to tak rozwiązane, żeby nie było z tym większego problemu. Case w sumie troszeczkę drogi, rzeczywiście tam coś około 8 dych by chyba wyszło razem z szybką, ale myślę, że w przypadku lepszych telefonów warto. No i tutaj mamy tą szybkę, szybka jak szybka, co tu dużo mówić, ważne, że jest jakaś ochrona. Przepraszam, że te filmy na kanale były tak jak były, ale naprawdę teraz tutaj no miałem lipę w sumie, żeby to jakoś się zabrać za to i też czasu nie było, także bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę i suba, bo trochę statystyki zjechały niestety, no i trzymajcie się.